Wczoraj wyszło nowe Developers Discussion, które wejdą do Genshina w patchu 5.2, także zobaczcie ze mną, co takiego Hoyo nam przygotowało. Muzyczka backgroundowa Notes Fountain, także rozsiądźcie się przy jakiejś herbatce czy coś. Zaczynamy przegląd Developers Discussion. Względem tego, co czytałem na początku, przed rozpoczęciem nagrania, część z tych rzeczy wejdzie dopiero w grudniu, ponieważ są to rzeczy związane ze zmianami w Imaginarium Theater, także te rzeczy, które będą odnośnie Imaginarium Theater, będą w wersji 5.2, ale niestety dopiero w grudniu. Także zobaczmy, co mamy. Pierwsza rzecz, która jest w sumie, mam wrażenie, rzeczą, która czekała, tak wiecie, jak macie roślinę, nie, i ona dorasta, ta roślina dorasta i czekacie, aż w końcu będzie kwiat, jak jest ten kwiat, zapylacie sztucznie, będąc, nie wiem, wynosicie na pole, wracacie i macie owoc, to właśnie w tym momencie ten owoc dojrzał, tym owocem jest kompas w Genshinie, który w końcu będzie mógł pokazywać nie tylko skrzynki, nie tylko będzie pokazywał z dokładnością, nie tylko będzie resetowany czas po otworzeniu, w końcu będzie pokazywał inne rzeczy, takie jak challenge, czy Sealy, także coś, co w sumie by się przydało od bardzo dawna, ponieważ naprawdę Hoyo w niektórych regionach w Genshinie naprawdę elementy, które są właśnie takimi typowymi zagadkami, a nie skrzynkami gdzieś luźno rozłożonymi na ziemi, faktycznie są w większości w danym regionie, przez co kompas w tym miejscu staje się bezużyteczny. Także ta zmiana jest definitywnie na plus, no i są emotkowe pająki, które się cieszą, ja też się cieszę, ponieważ głównie na alcie z tego skorzystam. Tak, znowu promuję swojego alta, nie wiem, tak po prostu, ponieważ tam nie latałem z mapą, na mainie też z mapą nie latałem i jestem ciekaw, czy na AR60 po tylu latach gry nadal znajdzie się jakaś silly, bądź może nierozwiązana przeze mnie zagadka. Więc będę musiał to po prostu sprawdzić, być może na live streamach. Jeśli chodzi o quick swap, który tutaj zostanie dodany, to zależy od tego, gdzie będziemy, czy będzie to Mondstadt, Liyue, Inazuma, czy Fontaine, to kompas będzie zmieniał się na swoją poprawną wersję. To jest kolejne usprawnienie, które bardzo wpłynie na przyjemność z grania, ponieważ za każdym razem mamy sobie Genshinka, mamy ten kompas, mamy coraz więcej, mamy Mondstadt, Liyue, Inazuma, Fontaine. Mam go we Q, dobra, tu był. Mamy Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru, Fontaine i jeszcze gdzieś do zrobienia mam Uk, Kowala, Natlan. Więc tego mamy całkiem sporo i o ile dla mnie, gdzie ja już mam, powiedzmy sobie szczerze, no pozwiedzane wszystko po kolei, to mi to nie sprawi żadnego problemu, bo i tak faktycznie używam najnowszego. Ale ja rozumiem wszystkich was, którzy nie robiliście wszystkiego na 100%, a może ta zmiana w końcu sprawi, że będziecie chcieli wrócić do tego Mondstadt, wrócić do tego Liyue, wrócić do tej Inazumy i dokończyć te 98-99% na mapie, bądź przypominam, że 100% w Genshinie to nie jest prawdziwe 100%, także też można się nieźle zaskoczyć. To o kompasie dość dużo powiedziałem, ponieważ jest naprawdę dość spora zmiana pod względem zwiedzania, a zwiedzanie w Genshinie no jest takim priorytetowym gameplayem poza lore, nie? Jeśli chodzi o artefakty, Hoyo w końcu poszło, nie wiem, spytało się psychologa, jak mniej niszczyć psychikę graczy. I on im powiedział, dodajcie rzeczy, które są potrzebne. I oni to w tym momencie wprowadzają. Mamy dodanie artefaktów jako ulubionych, mamy prostszy ten interfejs od zaznaczania, od automatycznego blokowania, mamy ulepszone wyświetlanie od automatycznego zablokowywania artefaktów, mamy ulubione artefakty, mamy sortowanie od najnowszego wydropionego artefaktu. Ile było dni po prostu, kiedy za każdym razem, kiedy przeglądacie stary ekwipunek, powiedzmy set gladiatora, dropiliście go przez ostatnie 2 lata. Skąd macie wiedzieć, który gladiator jest akurat tym pod crit rate, a tym pod crit damage, które mają te wysokie crit value? Teraz te dwa wśród 5, 6, 7 zaznaczonych możecie dać im gwiazdkę. Odnośnie jeszcze artefaktów, dla nowych graczy wchodzi system polecania preferowanych buildów, to jest w miarę okej. Tak, nie ukrywam, że te systemy polecania Hoyo często w miarę wystarczające, aczkolwiek nie są idealne, także nadal oglądanie poradników bądź sprawdzanie buildów na zewnętrznych stronach bądź samo testowanie artefaktów będzie lepsze. Ale to jest taka karta pułapka, nie wiem czy dla osób, które grają w ligę, to teraz przytoczę to. Tak jak macie system polecania przedmiotów w lidze, faktycznie nowym graczom nie musi się uczyć przedmiotów, nie? Ale zdarzają się błędy i w tym systemie na pewno też kilka błędów się znajdzie, także na zawsze jako należy sprawdzić system, bo system potrafi wprowadzać w błąd. Informacja dla osób posiadających Battle Passa, czyli dla osób, którzy grają low spending bądź wailują. Jeśli chodzi o nagrody z Battle Passa, teraz pokażę wam, co posiadacie, na którym refinemencie. Spoko zmiana i najprawdopodobniej ja tego okienka szybko niestety nie zobaczę. Także jest dobrą rzeczą, no, nie trzeba dużej rozkminy mieć, a tych rzeczy, no nie powiem, ktoś by zbierał po prostu wszystkie rzeczy do R5. Fajnie jest, jakby się nie pomylił, nie? No bo to jest te $20 w plecy, jeśli chodzi o zbieranie broni. Jeśli chodzi o Serenity Pota,
Tu są zmiany odnośnie drewna. Drewno teraz będzie można zakupić w ilości 10 sztuk, 10 razy po 10. Aha, dobra. Jedno drewno, jedna moneta, 100 monet, 100 drewna. Matematyka jest ciężka na nagraniu, wiecie? Także możemy sobie kupić 100 drewna za 100 monet każdego rodzaju i itemek do zbierania drewna ma skrócony cooldown z 15 na 5 sekund. Przydatna zmiana i pamiętajcie, że przy budowaniu konkretnych setów budynków dla konkretnych postaci możemy zdobyć bądź zwrócić sobie z wishowania parę primogemów. Przeważnie jest to jeden set dla postaci na zewnątrz i jeden set dla postaci wewnątrz domku, czyli możliwość zebrania 40 primogemów z każdej postaci, 20 postaci, 800 primo, fajnie, 5 wishy do przodu za budowanie domków. No nie ukrywajmy, nie jest to duża zmiana, ale dużą zmianą może być zmiana przelicznika Elemental Reaction. Czy uważacie, że elektroreakcje są niewystarczające? No nie wiem, być może tak, być może są, no nie wiem. W każdym razie być może wasza Chevrolet będzie troszeczkę bardziej użyteczna, ponieważ Overload zostanie... Jeśli chodzi o pozostałe reakcje, one, wiecie, to jest troszeczkę tak, jak macie mały mnożnik na małej rzeczy. Jeżeli pomnożymy sobie 1,1 razy 1,1, to nie otrzymamy nagle super wielkich cyfr, jeśli chodzi o zrobione obrażenia, tylko otrzymamy 1,21. Jest to jakieś zwiększenie, oczywiście wartości Hojo nam nie podało, no bo po co, ale może taka Jula pod strzeszyć Benetem będzie robiła jeszcze większe obrażenia ze zwykłych ataków. Śmieję się, nie, bo wiecie, Jula strzeszyć Benet to nie jest za wesołe połączenie. I teraz zmiany do wyobrażonego teatru. Teatr wyobraźni, jak zwał, tak zwał. Postacie, które są specjalnymi gościami, czyli Dia. Ostatnimi czasy. Być może to są postacie z następnego... Nie chcą nam tutaj zaspoilerować, co będzie. Także mamy Shilonen, Chiori, Laila i Shinchu, czyli postacie z baneru plus dwie pozostałe postacie. Ich bonusy z... Ich bonus zostaje zwiększony o 100%, cokolwiek to znaczy. Szkoda, że Hojo nie może sobie kliknąć, co to robi, żeby można przeczytać, co to robi, bo szczerze, nie wiem, co to robi. Zacząłem przychodzić teatr na autopilocie i te efekty... Blessing level buff. Nie wiem czego blessing. W każdym razie taka zmiana. Jeśli chodzi o wygląd wybierania postaci. I mamy tutaj podział na DPS-a, podział na supporta oraz podział na postać defensywną. O ile w Genshinie, no chyba to chodzi o tarczowników po prostu, nie? Bo tak to w Genshinie takich postaci do tankowania poza Dion to raczej nie ma. Mamy też podział na postacie off bądź on field, czyli te, które mamy na planszy, bądź te, które zadają obrażenia spoza planszy, jak widzimy, jest tutaj, nie wiem dlaczego tutaj jest wymagana rekomendacja więcej niż 14 przy zaznaczonym off-field. Coś dziwnego tu się wydarzyło, nie wiem co to powiadomienie tutaj robi. Mamy też teraz sortowanie postaci, nie wiem czemu to jest na czerwono. Po prostu pokazuje nam, jakie elementy posiadamy oraz pokazuje, jakie elementy sobie dobraliśmy w ich konkretnej ilości. Także jest to przydatna informacja, która... Wiele nam nie zmienia i tym razem Hojo się nie palnęło z tego, co widzę, bo jak pamiętacie, zeszłym razem, kazała przyszłą rotację, tym razem bazują na dwóch poprzednich. Ogólnie co my tu mamy? Jakieś dużo tekstu, taki Hojo yapping bym powiedział. No spoko, przyda się dla mnie. Chociaż szczerze, czy ja to przeczytam? Mam pewne wątpliwości. A potem będę narzekał, że to się za trudne. Oczywiście cały ja, no gdyby nie inaczej. Poza tym, nowe statystyki dla osób, które statystyki lubią. Teraz, jeżeli komuś coś pożyczymy, i nie wiem, o co z tym chodzi, dlaczego tutaj czas jest zablurowany. Jeżeli komuś pożyczymy postać, będziemy mogli zobaczyć, kiedy nasza postać oraz w jakiej sytuacji najbardziej się im przydała. Czyli na przykład, jeżeli weźmiecie ode mnie cesze śliniego i zrobicie nim jakieś, nie wiem, 10 sekund na poziomie pierwszym, bo stwierdzicie, że tak, bo czemu nie, na bogato, mam swoich DPS-ów, twojego biorę, żeby ci się pokazało 5 sekund, no to będziecie mogli takie coś zrobić i mi się wtedy pokaże, że wzięliście mojego liniego, żeby zrobić sobie z niego bekę. I ostatnia rzecz usprawiająca, nie będzie nas wywalało do tej książki. Jakby, ja mam chyba takie jedno pytanie. Po co po ukończonym stage'u, kiedy nie mamy już tego lore, po co wywala nas do książki i musimy wychodzić jeszcze raz między aktami? W sensie, to było niepotrzebne totalnie, w ogóle mogli to usunąć i zrobić, żeby przechodziło się po prostu dalej, ale dodają przycisk, żeby mieli wybór, czy chcemy zrobić sobie przerwę, pójść po kawę, bądź czy chcemy kontynuować. Nie no, skończyła się idla akurat. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o
te Developers Discussion, zapraszam was jutro na streamka, gdzie sobie możemy, gdzie wspólnie będziemy oglądać special program do wersji 5.2. Jestem strasznie ciekaw banerów, a z tego co jeszcze mają nam do zaprezentowania na tą wersję twórcy Genshinka, ponieważ jeśli chodzi o patch 5.2, jest przerwa od głównej story Ark Conquestów, także muszą coś innego w takim razie dla nas mieć. Dziękuję za oglądanie tego filmu, przypominam, że jest to jeden z ostatnich filmów odnośnie Daily na moim kanale, do końca Daily pozostało już tylko 3 dni, jeśli chcecie mi pomóc i wesprzeć mi w osiągnięciu mojego celu na to Daily, czyli 4000 subskrypcji, do których brakuje już niecałych 70, dziękuję wam za wszystkie pozostałe subskrypcje w ostatnich dniach, to możecie dołączyć tam na dole, klikając subskrybuj, ja byłem Dom i dziękuję wam za oglądanie, jeszcze raz trzymajcie się, na razie, hej, pa, cześć!